grałem tu parę razy i widziałem, że tu jest ciężki teren i może i pierwszy wynik był wysoki, może za wysoki, ale tu nie byłem do końca pewny, że wiedziałem, że tu będzie ciężki mecz, bo przyjeżdżałem tu z wieloma klubami i wiedziałem, że musimy się nastawić na walkę do końca i doping. Znaczy ustawiłem zespół do końca, żeby walczył, bo tu mówię, tu zdarzały się przypadki w historii, że takie straty się odrabiało i bałem się, że takie coś się może. Znaczy może nie bałem się, ale uczulałem zespół na to, żeby jednak byli bardzo skoncentrowani. No właśnie, zwłaszcza że źle zaczęliście, straciliście szybko bramkę, ale no ta odpowiedź chyba była kluczowa. Szybko odpowiedzieliście dwoma i spokojnie. Tak, no chcieliśmy strzelić bramkę, jedną, drugą do przerwy przynajmniej, żeby to wszystko uspokoić, ale mówię, do przerwy było bardzo nerwowo i potem w przerwie zmieniłem ustawienie na troszeczkę inne i troszeczkę się to wszystko uspokoiło i jesteśmy po 18 latach w okręgówce, bo 18 lat czekał Ulanów na to, żeby być w okręgówce. Właśnie, trenowaliście w ten awans, czy tak? Wie pan, ja nigdy nie pracowałem w A-klasie, tak ciężko było mi tu namówić do pracy, ale te 18 lat tak gdzieś z tyłu głowy mi się działo, żeby spróbować. Dałem sobie 2 lata na to, żeby awansować z nimi do okręgówki. Udało się w pierwszym roku. Cieszę się bardzo. No właśnie, będą jakieś wzmocnienia, czy ten skład? Nie, na pewno, bośmy już krwawili, już nawet pod koniec meczu widać było, że kończyliśmy w 8, w 9 i nie miałem już zmian. Byłem w okręgówce w czwartej lidze i wiem, jak to wszystko wygląda, więc na pewno 4-5 osób musi dojść, co najmniej. Smutny na pewno dla was moment, ale chyba z podniesioną głową możecie skończyć ten sezon, bo dzisiaj fajnie walczyliście i chyba tego w środę może brakło. Ten wynik był bardzo ciężki do odrobienia. Wynik na pewno był ciężki do odrobienia, ale myślę, że wierzyliśmy w to, że jesteśmy w stanie. Szybko bramkę żeśmy strzelili, szkoda, żeśmy tak szybko stracili te dwie bramki od razu. No i później też błędy sędziego, bo ewidentny był rzut karny na sytuacji 3-2 dla nas. Można było na 4-2 zaatakować i wtedy jeszcze można by było jeszcze powalczyć czy coś. No tak to trudno. No przegraliśmy, przepraszam wszystkich sympatyków, zawodników, którzy wierzyli, że dam radę, pomogę im w utrzymaniu tej drużyny. Cieszę się, że po prostu młodzież teraz wchodzi do drużyny i bardzo odmłodzony skład. Dużo mieliśmy kontuzji. No. Po prostu no nie będę się tłumaczył, bo wiem, że jest moja wina, jako byłem odpowiedzialny za tą drużynę do końca i dziękuję chłopakom przede wszystkim za wkład włożony w ten trud, bo naprawdę te mecze były ciężkie, mało nas było, kadra była wąska i ta młodzież nam właśnie pomagała w ostatnich meczach i fajnie wyglądało momentami, no ale niestety no, nie udało nam się utrzymać, a taki był cel. Także jeszcze raz dziękuję zawodnikom i zarządowi i kibicom.